Rozmowa poranna w telewizji w Polsce.pl. Edyta Hołdyńska, dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Mówimy o polityce, bardzo dużo o polityce dzisiaj i o tym konkretnie, co się dzieje w obozie dobrej zmiany. To pytanie będziemy kierowali do jednego z koalicjantów, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, kiedy pan słyszy najpierw Jarosława Gowina, który mówi, AWS-izacja Zjednoczonej Prawicy jest szkodliwa, albo się dogadamy, albo będą wcześniejsze wybory. Kiedy pan czyta, że jeden z członków porozumienia, Michał Wypij, mówi nawet, że wcześniejsze wybory parlamentarne możliwe już po pandemii, a z kolei Ryszard Terlecki mówi, że najchętniej pozbyłby się koalicjantów, no to co pan sobie myśli? No to pokazuje coś, co wszyscy komentatorzy życia publicznego, politycznego widzą, że ta relacja w koalicji jest trudna i są pewne niezaprzeczalne fakty, ale też nie ma co jakby zakłamywać rzeczywistości, że to jest jakby tylko jeden z wycinków, bo umawialiśmy się z Polakami na wspólne rządy do 2023 roku, umawialiśmy się na kontynuację dobrej zmiany, umawialiśmy się na współpracę właśnie po to, żeby dalej reformować państwo. No, zdarzają się różnice zdań i problemy. Są, no, można powiedzieć, pewne wzajemne niespełnione oczekiwania. No, takie podstawowe to jest to, na co nasz największy koalicjant się zgodził. My oczywiście jako Solidarna Polska, podejrzewam, że Porozumienie też, no, znamy swoje miejsce w szeregu, wiemy, jaka jest nasza rola w koalicji, wiemy, która partia jest dominująca, najważniejsza w koalicji, to jest oczywiste, ale też w ramach naszej współpracy już dwa razy zawieraliśmy przecież umowy koalicyjne w tej kadencji. Najpierw w 2019 roku, później po wyborach prezydenckich została ona zmieniona w 2020. A mimo to cały czas chyba nie do końca ona funkcjonuje, czy realizacja tej umowy koalicyjnej funkcjonuje tak, jak powinna. A chociażby z zapisów umowy koalicyjnej w takim razie nie są realizowane, i czy w tej umowie koalicyjnej były też zapisy o tym, o czym pan poniekąd także wspomina, panie ministrze, czyli że członkowie Solidarnej Polski i Porozumienia będą startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, i to jest jasne i zdrozumiałe? Nie będę tutaj zdradzał szczegółów umowy koalicyjnej, bo ona przez liderów nie została podana do publicznej wiadomości. Pewne rzeczy są znane, a mianowicie w umowie koalicyjnej zobowiązaliśmy się chociażby do uzgadniania podstawowych punktów programu w ramach Rady Koalicyjnej. Zobowiązaliśmy się do realizacji wspólnego programu, a zdarzyło się tak, tu akurat jest, no, ze strony Solidarnej Polski duży znak zapytania co do bardzo uległej polityki europejskiej, co do zgody właściwie na wszystko, czego chciały brukselskie elity. Można powiedzieć, co do ograniczenia suwerenności Polski, żeby przesuwać decyzyjność z Warszawy do Brukseli pod pretekstem jakichś ideologicznych rozporządzeń. I no, na to się nie umawialiśmy. Co więcej, w programie z 2014-2015 roku, powtórzony w 2019 roku na kongresie w Katowicach, wielokrotnie mówiliśmy o konieczności, chociażby przy polityce klimatycznej, o konieczności prowadzenia tej polityki zgodnie z polską racją stanu, zgodnie z polskim interesem. Krytykowaliśmy przecież w 2014 roku panią Kopacz, pana Tuska, kiedy z 20% podnosili na 40% redukcję CO2, bo przecież to są gigantyczne koszty dla Polaków. Każdy teraz dostaje rachunek za prąd, za energię kilka razy, no, wielokrotnie wyższy, wiele procent wyższy niż miał wcześniej. A tutaj pan premier zgodził się w Brukseli na to, żeby te redukcje jeszcze bardziej zaostrzyć, 40 do 50%, nie negocjując jakiejś szczególnej, specjalnej drogi dla Polski. Jest cały szereg różnych rzeczy związanych chociażby z uwspólnotowieniem długu. My przenosimy kompetencje z Warszawy do Brukseli. Bruksela będzie, czy nabywa właściwie to głosowanie przed nami, ale wiele na to wskazuje, że głosami opozycji ono przejdzie przez polski parlament. Czyli Bruksela będzie pan mogła sama nakładać na Polaków podatki, chociażby podatek od plastiku będzie miała możliwość zaciągania długu, a my te długi będziemy żyrować, długi Greków, czy Bułgarii, czy Hiszpanii, czy innych państw, no, ze słabą kondycją budżetową czy finansową. No, my generalnie uważamy, sugeruje, że pan, właśnie z tych powodów to jest to słaby interes dla Polski. Tak, że to wina pana premiera Mateusza Morawieckiego, że zgodził się na takie, a nie inne zapisy już w lipcu ubiegłego roku. Za chwilę przejdę do szczegółów. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski w wywiadzie dla Tygodnika Sieci sprzed kilku tygodni, ale aktualne jest jakby to, o czym mówił. Mamy prawo do własnego zdania, w ten sposób o różnicy właśnie zdaniem
między Porozumieniem Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. Decydującą rolę w budowaniu polskiej polityki w odniesieniu do Unii Europejskiej ma premier Morawiecki, to o czym mówimy. To bardzo zdolny i otwarty na współpracę z Unią polityk, ma dużą umiejętność przekonywania kierownictwa PiS do polityki, która jednak rozmija się z naszym programem. I tu o tym mówił pan właśnie, panie ministrze, przed chwilą więcej, ale Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej wskazał głosowanie, które może przesądzić o jedności Zjednoczonej Prawicy. I jest to właśnie głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. Apelował tutaj prezes Prawa i Sprawiedliwości o opamiętanie i rozsądek. I z jakim odzewem spotka się ten apel? Oczywiście zawsze szanujemy, będziemy szanować pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jako lidera Zjednoczonej Prawicy, jako lidera tego obozu, który poprowadził nas wszystkich do zwycięstwa i który skutecznie dobrze reformuje Polskę, ale w zakresie polityki europejskiej, za którą odpowiada premier Morawiecki, uważamy, że jest ona prowadzona zbyt ulegle, jest ona prowadzona wbrew interesowi Polski. To jest nasza główna wątpliwość. Nie powinniśmy być na kolanach tej polityki realizować przed Brukselą, tylko rzeczywiście nie obciążać Polaków kosztami chociażby polityki klimatycznej, na której zyskują Niemcy, na której zyskują ci, którzy mają technologię, którzy będą Polsce sprzedawać prąd, bo tak to się będzie kończyło. Natomiast co do samego głosowania, tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jedna sprawa to jest budżet europejski, on jest wynegocjowany, on jest przyjęty. Druga sprawa to jest Fundusz Odbudowy, tak zwane KPO, czyli Krajowy Program Odbudowy, który i tak jest już jakby, będzie zgłaszany do końca kwietnia, ma być zgłoszony do Brukseli i tutaj każdy pieniądz, każde euro jest dla Polski ważny, to jest oczywiste, ale czym innym jest głosowanie, które przed nami w parlamencie, czyli ratyfikacja tak zwanej decyzji o zasobach własnych. I ta decyzja o zasobach własnych to jest de facto zmiana prawa europejskiego, taka daleko idąca zmiana i zgoda na to przez państwa członkowskie, żeby Bruksela nabyła jeszcze większą podmiotowość, czyli żeby sama zaciągała długi. No, finansjera światowa się z tego cieszy oczywiście, bo powstaje na świecie, na globie nowy podmiot, który będzie te długi generował. 700 miliardów to jest łakomy kąsek oczywiście, ale problem jest taki, że panie ministrze, bo poza Solidarną Polską pokuszę się o takie porównanie, nie zgadzają się na to właśnie, na ten mechanizm Niemcy. Na razie Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie. Rzeczywiście widzą, że to jest duże zagrożenie dla suwerenności państwa niemieckiego. I my o tym mówimy, że to jest duże zagrożenie dla suwerenności państwa polskiego, czyli przekazanie kolejnych kompetencji do Brukseli, tworzenie de facto państwa europejskiego. No, my chcemy, wstępowaliśmy do Europy ojczyzn, uważamy, że Unia Europejska powinna mieć kształt trochę bardziej uwzględniający podmiotowość i suwerenność poszczególnych państw narodowych, a nie być jakimś takim bytem quasi państwowym, a do tego to wszystko zmierza. Natomiast jest bardzo istotne to, że w naszej ocenie zachowanie Solidarnej Polski, to co my prezentujemy, to co głosimy, te próby, które podejmujemy, żeby tą suwerenność Polski tutaj jeszcze bardziej postawić w centrum zainteresowania wszystkich, to jest związane także z rozporządzeniem, bo proszę pamiętać, że już w Brukseli zacierają ręce, już próbują uruchomić rozporządzenie o tak zwanej praworządności. Pamiętajmy, że to rozporządzenie nie dotyczy praworządności, ono na ostatniej prostej zostało radykalnie rozszerzone o wszystkie tak zwane wartości europejskie. I co słyszymy? Słyszymy o tym, że już pani Jurowa, już inne osoby odpowiedzialne w Unii mówią, że w Polsce, dyskryminowane są osoby LGBT, że nie wprowadzamy ideologii gender czy ideologii LGBT, co jest w sprzeczności z wartościami europejskimi i dlatego trzeba Polsce zabrać pieniądze. Te pieniądze, trzeba pamiętać, Polsce się należą po prostu z traktatów, z prawa wspólnotowego, z tego tytułu, że otworzyliśmy nasz rynek na wielkie korporacje zachodnie. Wystarczy spojrzeć za okno i zobaczyć. Tutaj, panie ministrze, dopytam, pole do rozmów, do negocjacji także z liderem Prawa i Sprawiedliwości, który apeluje o to opamiętanie i rozsądek. Mówię o głosowaniach w tych sprawach unijnych. Właśnie tu konkretnie prezes PiS wskazywał właśnie Fundusz Odbudowy, zwłaszcza, że idzie właśnie o jedność obozu dobrej zmiany. To jest jedno pytanie i zaraz przejdziemy jeszcze do różnic zdań w przypadku innych koalicjantów, tu lidera Porozumienia. Najpierw, czy jest pole do manewru, czy jest pole do rozmów, czy można przyjąć ani kroku wstecz, weto albo śmierć, parafrazując innego już członka Solidarnej Polski?
Ja akurat dystansowałem się od tego hasła, uważałem, że pewna subtelność w polityce zobowiązuje do tego, żeby akurat tego rodzaju hasła, no nie sprzyjały one jakiemuś sensownemu prowadzeniu polityki czy zadań w tym zakresie. Natomiast co do porozumienia, proszę pamiętać, że my nie jesteśmy ani o milimetr przeciwko funduszom dla Polski. Absolutnie, im więcej pieniędzy, im więcej euro, te, które się Polsce należą właśnie za to, że na naszym rynku działają różne europejskie korporacje. Oczywiście jesteśmy za tym, tylko co się kryje za funduszem odbudowy? Fundusz odbudowy, jak najbardziej pieniądze można w gospodarkę wpompować, ale problem jest, są dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że to w większości są kredyty, czyli Unia Europejska nabywa podmiotowość, staje się de facto podmiotem na arenie międzynarodowej, który może mieć własny budżet, co umniejsza suwerenność państw. My równie dobrze moglibyśmy te środki pożyczyć jako Polska, a nie jako Unia Europejska, jeżeli nasza sytuacja budżetowa jest taka, jak mówi pan minister finansów, jak mówi pan premier, rzeczywiście moglibyśmy to zrobić bez zgody na to, żeby powstawało te państwo europejskie, ten europejski sojusz. To jest jedna para kaloszy, można powiedzieć. A gdyby to był jednorazowy wyskok, że tak się wyrażę, gdyby później już nie było tego rodzaju zadłużenia? Ale to nie bądźmy naiwni, panie redaktor, doskonale sobie wszyscy zdają sprawę, że teoretycznie w papierze jest zapisane, że po 27 roku będzie ten kredyt spłacany. Prawda jest taka, że będzie już na wieki wieków rolowany, tak jak robią wszystkie inne państwa na świecie. Nie ma w tej chwili państwa, które by miało, jeżeli już zaciągnęło dług, to potem już sobie to przelicza na PKB. I to jest zagrożenie, to jest realne zagrożenie, jakby jednorazowa zgoda powoduje, że ona już będzie zawsze w porządku europejskim obowiązywała. Czy jest możliwość dogadania się, panie ministrze? Czas nasz goni. Niestety, tak jak mówi Jarosław Gowin, albo się dogadamy, albo wcześniejsze wybory zapowiada. No i dalej dodaje, nie mam wątpliwości, że próba obalenia legalnych władz porozumienia była zemstą za sprzeciw wobec wyborów prezydenckich w maju 2020. Nie znam wewnętrznych spraw porozumienia. Tam rzeczywiście wiele się działo, wiele różnych wpływów. Widać było jakieś takie odpryski tego tylko w mediach czy zewnętrzne. Natomiast proszę pozwolić mi dokończyć, to jest bardzo ważne co do funduszu odbudowy. Więc pieniądze, tak, pieniądze są ważne, ale proszę pamiętać, że te pieniądze będą lada chwila zabrane. To znaczy pod byle pretekstem Bruksela będzie naciskać, zwłaszcza nasz konserwatywny rząd, właśnie przez to, że bronimy wartości, że bronimy Polskę przed różnymi demoralizującymi ideologiami o podłożu neomarksistowskim. Właśnie z tego powodu te pieniądze będą lada chwila zabrane i już Parlament Europejski nawet pozywa do tego stopnia, że chce pozywać Komisję Europejską, że nie stosuje tego rozporządzenia. I to jest problem. My się tutaj możemy cieszyć z jakichś pieniędzy, a dajemy realnie Brukseli na nas samych stryczek, żeby te pieniądze zabierali Polsce. No na to nie może być zgody, a właśnie te pakietowe decyzje, które były podjęte w Brukseli, bez konsultacji, bez szerokiej konsultacji, bez zgody wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, wewnątrz koalicji, zostały zrealizowane decyzją pana premiera. Ta zgoda być powinna tutaj z tym się nie możemy zgodzić. Zgadza się także też na zgodę, zgadza się także Jarosław Gowin, mówi rzeczywiście w ostatnim czasie naturalne różnice między koalicjantami a politykami tworzącymi koalicję przekroczyły masę krytyczną. Można jednak z tej drogi zawrócić. Czy z takim stwierdzeniem by się pan, panie ministrze, zgodził? No i jeszcze jedna kwestia, wracając do słów Ryszarda Terleckiego. Czy koalicjanci poradziliby sobie solo, nie startując z list Prawa i Sprawiedliwości? Solidarna Polska w ostatnich kilku sondażach przekraczała próg wyborczy, startując samodzielnie, będąc pytana w sondażu. Ludzie wskazywali, że zagłosowaliby na Solidarną Polskę i przekraczamy próg wyborczy, i to w kilku sondażach niezależnych od siebie. Porozumienie chyba tego, takiej siły, można powiedzieć, nie ma, ale trzeba pamiętać, że my w ramach Zjednoczonej Prawicy umawialiśmy się na reformowanie państwa i my chcemy reformować państwo w 99% i nawet więcej, przecież głosujemy wspólnie jak nasi koalicjanci, jak Prawo i Sprawiedliwość. I trzeba zacząć wrócić do korzeni, znaczy realizować program, który jest dobry dla Polski, dla Polaków. Natomiast co do samego głosowania w sprawie uwspólnotowienia długu i dania kolejnych kompetencji Brukseli, my oczywiście będziemy przeciw i to podtrzymujemy, że będziemy przeciw, bo posłowie Solidarnej Polski są zobowiązani do tego uchwałą jeszcze z grudnia ubiegłego roku, kiedy dyskutowaliśmy o tym, czy pozostać w rządzie, czy powinniśmy jednak opuścić rząd w związku z tym, co się stało w Brukseli, w związku z tymi
tymi szkodliwymi dla Polski decyzjami, które podjął pan premier właśnie tam za granicą. Tu stawiamy kropkę, niech to będzie puentą naszej rozmowy. Relacje trudne, zatoczyliśmy też koło w naszej rozmowie, od tego zaczęliśmy. Trudne relacje w Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie nomen omen jednak, miejmy nadzieję, możliwe. Michał Woś, wiceminister Sprawiedliwości, Solidarna Polska, naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze, bardzo serdecznie. Dziękuję uprzejmie, dobrego dnia. Dobrego dnia, dużo zdrowia dla pana ministra i dla wszystkich naszych widzów. Szanowni państwo, za chwilę wrócimy.